No i witam was w kolejnym soniku. Ogólnie wiecie, że zaczynam gdzie indziej, bo wyłączyłem grę i no to było parę godzin temu i no tyle. Nie! Spadłem! I teraz idź pan szukaj miejsca, gdzie to było. To było coś? Tędy przejście? Szukaj takie coś. I tak tu jest dla Knutklesa. Coś chyba. Nie jestem pewien. Jak ja tego nienawidzę. O, znalazłem już to. Hehe. Na kres muszę chyba czegoś tam szukać, co nie, chyba nie. No i dobrze. Sonic Lost World. Witam was w pierwszym odcinku, zagrajmy w Sonic Lost World. Bo tak, no nieważne. Zagrałbym w tą grę. Po gameplayach wnioskuję, że... No, gra trochę wolna jak na Sonica mi się wydaje, ale... Na pewno w ogóle to kiedyś kupię i nagram, ale jakby... Ale jakby jest jakieś 20 zł, a nie 40. Na G2 tak w ogóle za 40 właśnie. Na Steamie to 40, ale euro. Więc no... Troszeczkę... Mi się wydaje więcej niż 40 zł. Miałem do kupić je na promocji, ale no, wolałem kupić klasyczne Soniki. Czyli jako tylko kupiłem jedynkę, dwójkę i Adventure dwójkę. I jedyny błąd to to, że kupiłem jedynkę Sonika. Właściwie jedynka Sonika jest wgrana do Adventure. Pamiętam, bo że grałem kiedyś na tym. Mogę tego nie kupować, tylko z braciem zagrać. Łoż! Prawie bym spadł. To podwyższyło poziom wody. Teraz muszę jakoś... Teraz muszę jakoś na tego węża. No to jest wąż. Okej. Okay. Bo on może być pod wodą, wspomniałem. W tych nowszych Sonicach to już chyba nie mógł być pod wodą, tak by the way. A szkoda. O, tutaj. Co to są? Zupełnie tego nie pamiętam. No, kojarzę tylko węża coś. Więcej nie. No, moja pamięć nie jest jakaś idealna. O, udało się. I'm great. Hehe. Już nie trafiłeś mnie. O, to jest elektryczne w ogóle. No to jest zwykła, to jest elektryczne. Wygląd. Chyba, że przedtem miałem już zwykłą, bo jak mówi ten. Się głowiłem, czy to jest zwykła, czy elektryczna. W poprzednim odcinku chyba. Ło, ło. W ogóle smutnym jest ja, że tak w ogóle się ta seria nie przyjęła na moim kanale, tak by the way. No, jedno wyświetlenie na jakieś 5 godzin i no, to jakoś nie jest specjalnie dużo. No tak mi się wydaje, wiecie. Czy to nie powinno zniknąć pod wodą? O. Ta gra nie jest tak zaawansowana jak Sonic 1. Sonic 3. Knuckles. Żeby... Ach, musiało tak długo trwać, żebym nie mógł na tego węża pewnie skoczyć. Chociaż mogę... Nie, lepiej nie ryzykować. Czy... Woluju. Tak w ogóle wiem, że jest jakaś... darmowa gra w 3S, która jest podobna do tej. Może ją nagram? Tak by the way. Choć podwyskując, no nie jest ona za dobra z pracą kamery i takimi tam. Co to ma być? Jak tu ciemno? Oluju. To jakieś szczały. Bo skąd tutaj roboty Eggmana? Jestem ciekaw.
Aj, wziąłem zwykłą. Ta mi na pewno pomoże, prawda? Oczywiście, że tak. Tylko teraz uważać. Oj, znowu mam elektryczną, to właściwie. Nic się takiego nie stało właściwie. Tylko moje 175 pierścionków. Troszkę mi szkoda jednak. Mega Sonic. I na nim ja mogę tego użyć. Już serio. Mogę nie tego użyć. O, to jest takie fajne, że aż słabe, no. Ktoś to stworzył. Okej, nie idę tam nigdzie. Idę przed siebie. Poczułem straszy, czy nie? No tak. A, nie, jednak nie. Te power-upy widzę. Są jak w dwójce, czyli... że Adventure. Że się no właśnie, no... nie odnawiają. Tak się zginie. Nie! Ach. Gdyby to było jak w Adventure 2, to bym to jeszcze uratował. Jak to beznadziejnie w ogóle tło wygląda, teraz zobaczyłem. Nie no. Uroki starych gier, gdzie to się robiło. Takie niskiej jakości rysowanej w ogóle. To były czasy, w których chyba jeszcze nie żyłem nawet. Nie, żyłem. No. Nieważne. O, tu w ogóle jest ten. Sonic ma fajny model. Nie taki odbijający w światło i wszystko. Gdyby on to przez całą grę wyglądał. To jak to by było fajnie. I'm loading. Go! I to fajnie wygląda. Gdyby się tylko ładowało szybciej. A, nie lubię takich leveli w Sonicu. Zbytnio. Są po prostu jak dla mnie słabe. Jak dawno nie widziałem tej planszy. Sonikiem przynajmniej. Na Kolsce niedawno oglądałem pewną... O! Kojarzę to, jak oglądałem pewną rzecz o Soniku. Ale przecież dotknąłem tej wówkę tarczy. Nieważne. W ogóle to pewnie było inspirowane Indianem Jonesem, o czymże innym. Skoku. Tu jest to. Zginiesz ty. Gdyby to się nie unosiło, to by powinno... Ach, te wysokie schody tutaj były. O, to było fajne. O tym chodziło. A nie trzeba to jakoś uruchomić? Coś? Ja to przestawiłem. O, tak. Ciu. Ach, te zabawy z grawitacją w Soniku. Tu się przestawić. Tak? Ja tu nie doskoczę. Nie ma jak. O. Okej. Fajnie. Jakby mi się to podoba taka zabawa. Ohoho. Tak. Okej. Myślę, że na mnie spadnie tam tu coś. Tak. Kolce. Ej. No nie, co grubas. Tak, by the way, to mi się ładuje odcinek Sonica X, tak, by the way. Przecież oglądałem na YouTubie, tylko się, no nie ma już więcej odcinków, bo twórcy napisów tamtych jeszcze wrócę, a na innej stronie są już wszystkie, więc... Nie!
Nie. Nie. Że też tutaj nie ma opcji zabicia się potem. Serio. To się nawet zabić nie da. A nie, to są kolce. Zabijcie mnie. Zniknijcie. No. Tak. Szczerze? Nie mogę się doczekać takich lepszych soników niż ten. Mogę zacząć jakiegoś innego, szczerze. Chociaż... Był właściwie pierwszy mój sonik w 3D chyba. No. W pełnoprawnym 3D. Bo tak to był... W ogóle moim pierwszym sonikiem był Sonic 3D Flicky's Island. I prawdopodobnie tylko z sentymentu tą grę sobie na Steamie kupię i ją nagram. Ale to... nie za szybko. Tak, widzimy, że to będzie to. Skuterze w Sonicu Generation to tak zepsuli. Szczerze wolałem, jak to było tak, takie zamieszanie, jakiś pierścień wielki na końcu. Z gwiazdką. Teraz będzie jakaś... sen? Śnienie? Halucynacje? Nie wiem. Czy ta woda nie wygląda tak trochę chaosowo? Czy to nie? To ma legendarny manuskrypt o wodoświecie. O luju. Smoczy wodoświat. To już tutaj chyba jest poniszczone, ale Knuckles ma głębszą historię tego wszystkiego. No tak, to się pali. Świetna, świetnie, świetnie. Się pali. I czy... Mogę już zobaczyć, ale... Tak? Zaczyna się palić, jak Sonic przychodzi. Jak to się poznacie nie odbija? Nie, no fajnie, szczerze. Ja się boję tych oczu, co one mają tak. No są martwe? Biedne czoło. W ogóle w Soniku X oni chyba czytali to czu. Jak poczytał? Jak to pytanie nie brzmi? Czu. To jest czoło. A chyba tylko w jednym odcinku, bo ty mówisz chyba czoło. Nie pamiętam. No właśnie, musimy zatrzymać te beznadziejne animacje. Ten słaby dubbing. I wraz z tym momentem nie mam pojęcia, co robić dalej. What was that all about? I don't think I'm dreaming here. O, chyba już wiem. Ej, to chyba będzie koniec Sonika. No? Ej, tak. To chyba koniec Sonika będzie już fabuły. Tak mi się kojarzy, bo w Soniku X też tak było. Że teraz była ta walka, o której myślę, że będzie teraz. Mam chyba tutaj pójść. Ciekawe, gdzie Eggman ma bazy. Na pewno nie tam. Więc sobie spadł, bym od początku musiał iść. Ile? O. Kamerko, obróć się. Czy tam jest znowu to elitarne hasło dla elitarnych umysłów? W ogóle trochę... Oluju. O tym haśle to w ogóle mówiłem chyba dopiero z... Czy mi się...
Metal Sonic. O, tu się chyba pojawia Metal Sonic, jak się ma 99 emblematów. A nie, tu jest. Można nim grać. Ale to później. O, pamiętam, że trzeba było ustawić chyba. To daje tak, to daje tak. Tak. To! Nie. Ach. Ty. To? Nie wiem, tak jakoś. Tak. A wiem chyba, jak to działa. Siu. Najlepszy sposób. Już pewnie... A to się okazuje, że to jest do Chao Gardenu. To było fajnie. Ej, tylko to. To robi tak. To! To raczej do Chao Garden nie jest. To mi się zdaje. Tak, final egg. Ostateczne jajo. O, pamiętam, tak samo się nazywało oczywiście w Sonicu X, bo jakby tutaj było inaczej. Tylko czemu najlepsze elementy w Sonicu X były takie krótkie, że chyba 12 odcinków miała fabuła z Adventure'ów. 6 odcinków na Chaosa i 6 na to z Shadowem. Czyli 1 i 2. A idźcie. Tak w ogóle, gdyby Sonic miał tutaj prędkość światła, prędkość dźwięku, to pamiętam, że ktoś robił jakąś teorię i właśnie miał błąd tam, tak samo w openingu z Sonica, nazywanego Sonikiem Satan, Satayem, jakoś tak? Jest błąd, że tam mówią light speed, coś tam. A Sonic ma prędkość dźwięku, jak mówi jego imię. To chyba każdy fan Sonica powinien wiedzieć. Więc on powinien mieć jakąś prędkość około 1000 km. No, w tej grze nie ma. Tyle. No, na pewno. Jestem tylko pewien, że tyle kilometrów aż nie osiąga. Bliżej mu do prędkości malucha. Ale jednak szybki jest. Potem prędkość w anime miał dopiero. Chyba nawet wolniejszy był w tych kreskówkach amerykańskich. I znowu zginąłem tak szybko. Ej, ale... On ma... obrażenia od upadku? Od kiedy? Nie pamiętam. Nie przypominam sobie tego. Tutaj chyba jeszcze Amy się chodzi, tego w ogóle się kojarzy. Nie mam pojęcia, kiedy się kończy fabuła Amy. O nie! W Adventure 2 chyba tego już nie było. Że no... obrażeń od upadku. Jak można robić obrażenia od upadku? Że rozumiem, jakby się wspinało w górę, ale w dół? Przypadkiem w tym elemencie Lost World. A tutaj? Okej, tutaj. Nie mam iść tutaj. W tym elemencie to była mapa Lost World. Przecież nie było, że spadłem z takiej mniej więcej wysokości, nie przeżyłem? Nieważne. To jakoś tak idzie. Się mogę na to chwycić? O nie, mogę po prostu skoczyć. Nie spodziewałbym się tego. Nikt nie spodziewał się lamy inkwizycji, powiedzmy, w tym momencie. Jakie życie? Co to? Boss fight? Nie, jeszcze nie.
To chyba jest jedyny trudny boss w tej grze. I chaos chyba. Jest... O, teraz to... Teraz to jest sens, że umarł. Sens jakiś z tym, że umarł tutaj. Ja tutaj wszystkie życia straczę. Graj jak lama. Gin jak lama. W ogóle bym to zakończył, gdyby nie to, że to jest raczej, no, koniec gry. Sonikiem prawie. Jakby ty wy, to... Chyba Tails będzie najkrótszym tym elementem w grze. Miałem chyba dwa odcinki. Widać, że to było naprawdę krótkie granie nim. Bo to były mapy Sonika, które były właściwie dwa razy krótsze. W większości. Bo on miał umiejętność latania i no. On ma w ogóle jakieś akcesoria, ale chyba nie potrzeba nawet do ukończenia gry. Chyba. Tu Sonic Warrior, tu Sonic Warrior. Najlepsza muzyka z Sonica CD. Tylko słuchałem dzisiaj chyba przez pół godziny. Kocham to. Sonic, muzyko z Sonica CD, wyjdź za mnie. A, no może nie. Bo sama gra jest słaba. Tyle powiem. Dlatego też jej nigdy nie nagram. Szczerze mówiąc, mi chyba nawet w Sonica 3D Blast, tam, Freaky's Island, gra się lepiej. Pewnie przez sentyment. Pewnie przez sentyment. Więc no. Sentyment wiele zmienia. Już dawno nie grałem. Ale pewnie, że świetnie mi się wybrał kiedyś. Dlatego, że miałem po prostu hype na Sonica i wszystko, co było z nim związane, było dla mnie super i w ogóle świetne. Mam tutaj wejść, tak? Tu będzie final boss? Wreszcie? Ja tylko teraz w każdym momencie, jak będzie jakieś przejście, to co będzie final boss? Chyba nie miałem racji. Albo miałem. Oh. Mam 12 żyć. To jest chyba sporo. Zamknij się tam. Jej, biegiem. Oliu! Co to są? To są jakieś bum-bumy. Bum-bum. Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum. Fajna muzyka w tle. Gdyby, tak w ogóle, gdyby w gry grało się dla samej muzyki, to nie do końca bym w tą grę grał. Dobry soundtrack, ale jakoś średnim się raczej... W większości mi się nie podoba. Czy ja muszę w każdym elemencie w tej grze zginąć? Ach... Poziom lami jest taki niski. W każdej grze powinien być poziom trudności lama. No właściwie są gry, w których nawet na trudnym jest dla niej beznadziejnie łatwo. Musiałem, no bo mi się miejsce skończyło na dyskusję, bo Camtasia jest inteligentna i zamiast no po prostu zapisuje film zawsze tak słabo jakoś tam, no. Nie to się zapisuje film, to potem musi jeszcze go tworzyć w pewnym sensie. Znowu te bum-bumy, nie lubię ich. Ach, szybko ich rozwalić. Okej. Okay. Nic mi z tym, co on nie było. Ło, tak mnie wywalił. To będzie chyba najdłuższy odcinek całej serii. Nie, no i będzie się pewnie z 5 godzin wysyłał. Też nie. Przecież ten odcinek wysyła się u mnie godzinę. Więc to pewnie nie będzie miało żadnego wyjątku. Tyle pierścieni? Był jeszcze jeden, pewnie. Idealnie będzie tak, że mi brakuje tych 10. Mówiłem. Mam nie 10, ale jednak.
Mogę się tutaj puścić? Mogę. Jakoś... jakoś tak wylecieć. Dobra, nie, jeszcze zginę pewnie. To już moje szczęście. Bombumy. Najlepsze nazwa dla tych tych. Lepsze niż ogniobot, który nie strzela ogniem, jak to było w sumiku. Bum. Bubum. Jak można nazwać swojego robota funkcją, której nie spełnia? No. To jest nielogiczne. O, to chyba ten Gamma ćwiczył. Mi się tak kojarzy. Ta mapa. O, tu jeszcze boss. Chyba. Nie, jeszcze nie. A. No, jeszcze nie, ale koniec już tak. Ach. Ło, 1073. Że wszystkich pozycji w ogóle stakuje w jedno, to fajnie. Mam prawie tyle samo emblematu co żyć. Zaraz chyba umrę specjalnie, żeby mieć tyle samo. Albo przetrwam. Żeby mieć tyle samo. W ogóle, czy dźwięk się nie nagrywa? Nagrywa się. Zresztą mam takie uczucie, że się nie nagrywa, więc no. Ach. Well, if it isn't my pal Sonic, I'm surprised you made it this far. On to chyba w 5-2 minuty jakieś rozwagi w Sonic X. Więc ja dla odmiany zrobię to 20 minut. Żeby było dłużej. Nigdy tego bossa nie pokonałem, tyle powiem. Bo tu doszedł najdalej ze ten, w całym Sonicu. Raz sobie tylko save 100% wczytałem, żeby no, nie wiem po co. Jak to się nazywa? Egg Viper, tak? Tak, dobrze. Ach, teraz pierścień. Już myślę, że to nie ma pierścienia, dobra, nie będę zbierał więcej. Nie! Nie, mogę go atakować? O, tu! Dobra, tutaj mogę zapamiętać. On jest najtrudniejszym, chyba najbardziej... No, miałem tego nie zbierać. Będzie właściwie złożonym bossem, można powiedzieć. O! O, luju! Byle by mieć jeden pierścień. Ej, to... bo jakoś się przejdę. Dawaj, bądź silniejszy. Ja tu muszę zginąć. Przynajmniej raz. Bo tak widzi na to, że jestem dobry w tą grę. A ja nie jestem dobry w tą grę. Wręcz przeciwnie. Gdybyś to ładował szybciej, to by było, wiesz, no, wygrałbyś, wiesz? Ty. Zawsze mi się podobało to, jak Sonic biega. W tych, powyżej Adventure. Nie. Czy on powiedział is no use? Lubi Silvera? Bo on tak mówił, is no use. Coś tam było zawsze. Tyle pamiętam z niego. W ogóle powstaje fanowski remake Sonica 06, który prawdopodobnie będę nagrywał, tak? Haha. Wiesz, że gdybyś to tak do końca dawał, to... Nie. Dlaczego? Serio? Ach.
To było za pierwszym to zwycię... Żebym to po prostu wygrał, no. Było za piękne. To było za piękne. Tak, nie w ogóle jaki to jest beznadziejny model jego. Mi się wydaje, że on jest gorszy niż normalnie. Taki malutki dość. Profesjonalny efekty specjalne. Bailama. Taki człowiek, taki poziom wysoki. Bum, bum, bum. Nie wiem, czy tutaj bardziej pasuje piu, 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 czy bum, bum, bum. Bardziej piu, piu. Tak wydaje przynajmniej. Musiałeś mnie pokonywać. Żałuję, że nie oglądałem walki z niego nigdy. No, tylko początek. Nie pamiętam prawie. Tylko pamiętam, że to trzeba było tak robić, no. Ja mam teorię. Egmont to Silver. Hehe. No nie. Albo go zjadł. Właściwie, w sumie. No w sumie to pasuje trochę. Chociaż nie. It's no use. O! I mogę. O! Trzeba było tak zrobić. Nie spodziewałem się tego. Oho. Wiesz, że gdybyś to zrobił teraz, tu byś wygrał. Prawda? Co to miało być? On jest głupi z tym trochę. Co? On to by się z każdym razem rozwalał? Robił tak? Okej. To czyli właściwie to jest taki boss, którego nie można przyciągać. Nie lubię takich. I po nim. Ty, jakbym tutaj spadł, ja bym się wkurzył. Usunąłbym tą grę, od razu. Poluju. A gdyby on tak mnie teraz zwalił z tego. Moje życie. Ja bym się zabił chyba. No nie, aż tak bardzo to nie, ale bym grał usunął pewnie. Już bym nigdy nie grał. Ach, tyle pierwszy, nie więcej. O dwa. To już chyba był koniec. Ej, czemuś ty przed nim uciekł? Oj, to wygląda na napisy końcowe, tak właściwie. Że tak biegną sobie. Zgadłem? Że napisy końcowe będą? Co on robi? To jest beznadziejne. Okej, ale ja tego chyba nie będę pokazywał. Da się przyspieszyć. Yujinaka. Arigato chyba było, że dziękuję za grę piękną, no. I za tą świetną postać. A koniec Sony The Hedgehog. Bo teraz w tym momencie pewnie większość osób pomyślało sobie, że o, skończyłem grę. Tymi postaciami nie zagram, bo chyba nie będzie potrzeba nic i w ogóle. Czy oni nie mogę tego się. Tak jakby skóra schodzi, nieważne. Nie mogę sobie powiedzieć, że zagrajcie resztę, to tego odblokujecie, koniec. Ech.
czego się nie da pominąć. O, już się skończyło. Jakie to... Original staff. Yuji Naka? Takashi Iizuka? Czy Iizuka? Iizuka napisze. Iizuka. Miyoshi Ogawa. Mukaida. Mizuno. Uekawa. Miyoshi. Maekawa Ogawa Nakamura i Iizuka. Nie no, Katano. O, Katana. Tamamura. Sakai. Kubo. Mikame. Okamo. No. Amai. Ja to czytam, to jakbym jakiś ten... Myślę, że to jakby jakieś zaklęcie cytował. Ha. Iizuka Kato, to ja. Uekawa, Yoshimori, Morimoto, Hashimoto, Hoshi, Sakai, Takashi, Idemaekawa Mori, Hashimoto, Takahishi, Kawamura, Watanabe, Kohitani, Higuhi, Nishiyama, Hata, Yujiwara, Toyada, Takawabata, Nakazawa, Nobashi, Ito, Takamutsu, Kubo, Ito Hamano, Sakabi, Kawara, Yamamoto. Ja to źle czytałem połowę. Tokoi, prawie jak Tokio. Sushi. Pewnie jest suchy. Badumc, beznadziejny. Dobra. I to będzie jedyny raz, kiedy pokazuję napisy końcowe. Tyle powiem. Tak, żeby po prostu było. Co ja to robię? Mógłbym właściwie nagrywanie już wyłączyć, ale... Po co? Zobacz, wejdę się przełączyć na japoński, czy nie? Bo jak tak, to chyba to zrobię. Przecież nie, w grze jako tako japońskim generuję. Tak było w Generations, ale... W anime to no tylko japoński teraz. I tak nie mam innej opcji. Chyba, że o angielskim to ja nawet nie myślę. Czemu zawsze angielski dubbing w anime jest taki sący, czyli amerykański? Nie no, ile tego ja... Nie, ja żegnam. Chyba. Przecież... A nie, to prawie tyle. Ach... Co? Sega Europę. W ogóle Adventure 2 chyba nie pokazał się w Polsce, tak by the way. Z wyjątkiem edycji cyfrowej. Tak by the way. Bo nigdy go nie widziałem w pudełku. Akira. Prawie Toriyama. Prawie. Nie... O tak, to jest już koniec. Najdłuższy odcinek tej serii to pewnie będzie. Albo tak, bo to jest chyba... Ło! Dlatego było warto. Bo to jest chyba z tego roku pochodzi to wydanie. Ale nie jestem pewien. To jest Dreamcast Collection.